Na wstępie zapytam o Twoje wrażenia z 10-miesięcznego pobytu w Polsce i w Bielsku-Białej. Creo que han adaptado muy rápido. Szybko zaadaptowałem się w mieście i w kraju. Za wiele nie mam do powiedzenia, bo nie ruszam się za często z domu. Mnóstwo czasu właśnie spędzam z żoną i z dzieckiem. Zwiedzam co najwyżej pobliskie sklepy. A i pogoda jest inna niż w Brazylii. Muy diferente de Brasil. Jak byś ocenił poziom polskiego futsalu, choćby przez pryzmat i porównanie do Słowacji, gdzie miałeś okazję grać? Tam byłeś królem strzelców, tu zdobyłeś dotąd 15 goli. Różnica tak wielka może nie jest. Tu w Polsce gra się bardziej siłowo. Liga jest bardziej atletyczna niż na Słowacji, ale to dla mnie dobre, mnie to pasuje. Zresztą więcej ekip niż na Słowacji tutaj prezentuje dobry poziom, lepsi rywale. Jest kilka profesjonalnych klubów, z którymi można konkurować, stąd wyższy poziom polskiej ligi. Dotąd zdobyłeś z rekordem Super Puchar, Mistrzostwo Polski do lat 20. Wziąłeś udział w rozgrywkach Champions League, przed tobą Puchar Polski i ewentualnie Mistrzostwo Kraju. Sporo jak na jeden sezon. To prawda, ja i cała drużyna osiągnęliśmy już dużo w ciągu tych 10 miesięcy, ale dla mnie i dla drużyny to wciąż jest mało. Teraz możemy wygrać Puchar Polski, możemy wygrać Ligę. Chcemy wygrać wszystko. Jesteśmy cały czas głodni sukcesu. Twój najlepszy mecz? Myślę, że ten w Barcelonie, w Champions League. I to nie tylko ze względu na zdobytego gola, a między innymi wysokie tempo gry, doświadczonego rywala, jego klasę. W końcu Barcelona to topowy zespół. A poza tym miałem okazję, żeby zdobyć jeszcze jednego gola. Co zdecydowało o przedłużeniu umowy z rekordem? Szybko zintegrowałem się z szatnią, zostałem dobrze przyjęty, tu jest fajna atmosfera, graliśmy w Champions League, chcemy wygrać Mistrzostwo Polski, aby znów zagrać w Lidze Mistrzów. To jest mój główny cel, moja motywacja. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.